Witajcie. Mimo, że nadal kontuzja kolana utrudnia mi normalną pracę, to nie ma, że boli, nie ma odpuszczania, bo są konkretne rzeczy do załatwienia w Brukseli. Jak sami wiecie, najważniejsza dla mnie sprawa to uznanie naszej śląskiej godki za język regionalny. Pilnuję tego tematu i właśnie dlatego wziąłem udział w konferencji intergrupy do spraw mniejszości językowych zatytułowanej Działajmy przeciwko upadkowi praw językowych w Unii Europejskiej. Podczas niej mówiłem m.in. o naszej bogatej kulturze, roli aktywności oddolnej oraz o przetrwaniu naszego języka wbrew woli państwa. Aby szafnąć śląską sprawę, musimy zyskać sojuszników tutaj w Parlamencie Europejskim, ale także w innych międzynarodowych gremiach. Za mną świetna rozmowa z panem Fernandem de Verenesem, specjalnym wysłannikiem ONZ do spraw mniejszości językowych. Przekonywałem go, jak ważna jest sprawa uregulowania prawnego naszego śląskiego języka. Za mną także w tym tygodniu kolejne posiedzenie Europejskiej Komisji Śledczej do spraw Pegasusa. Zajęliśmy się na nim przypadkami nielegalnej inwigilacji w Grecji. Na posiedzenie przybyli wysocy urzędnicy z greckich ministerstw. Jak sami widzicie, nie jest prawdą, że Bruksela uwzięła się na Polskę i na Węgry, jak uważają pisowcy. Tutaj chodzi o zasady, które obowiązują niezależnie od szerokości geograficznej. Tutaj chodzi o to, by władza nie wchodziła nikomu z butami w życie. Pytałem greckich urzędników o to, jakie działania pod względem systemowym zostały podjęte przez rząd grecki w celu zabezpieczenia obywateli przed podobnymi działaniami w przyszłości. Podobnie Polacy, jak i Grecy są obywatelami Unii Europejskiej, a naszą rolą jako europosłów jest interweniowanie, gdy prawa obywateli Unii są łamane. A co w regionie? W sobotę wezmę udział w 12. Festiwalu Organizacji Pozarządowych, tym razem obchodzonym pod hasłem Aktywni Razem, na stanowisku Śląskiego Kodu w Katowicach od godziny 13 wraz z posłanką Moniką Rosą będziemy rozmawiać i wspominać nasze dzieciństwo w czasach transformacji ustrojowej, czy wydarzenia tak ważne jak uchwalenie konstytucji, wejście Polski do Unii Europejskiej, NATO i ludzi, którym zawdzięczamy tak wiele. A od 14 świętuję moje 40. urodziny, 40. Geburtstag. To brzmi dumnie. Zapraszam Was serdecznie do mojego biura na Nikisowcu. Będę do Waszej dyspozycji od 14 do 20. Gwarantuję dobre ciasto, zistę, kawę oraz gadżety z Parlamentu Europejskiego. Porozmawiajmy o Europie, o Śląsku, o Zagłębiu, Europejskiej Stolicy Kultury, o śląskiej godce, czy najzwyczajniej w świecie, o teraźniejszości i o przyszłości. Będzie mi bardzo miło Was gościć. Do zobaczenia i udanego weekendu.